Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło powitać Państwa, niektórych już naszych stałych bywalców, jak naszą rodzinę kredensową. Witam nowe osoby, bardzo nam miło i zapraszamy do powrotów do kredensu pod oknami. Jesteśmy miejscem osiedlowym, autorskim i witam Państwa w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów i naszej Fundacji Piwnica Poetycka ENS. Drodzy Państwo, mamy w tym roku czwartą edycję cyklu Klatka po klatce, cyklu filmowego. Mistrzowie kina polskiego Krzysztof Zanussi i Andrzej Wajda. I w ramach tego cyklu będą prawdopodobnie jeszcze dwie projekcje, ale w stosownym momencie zawiadomimy Państwa, do końca roku jeszcze będą projekcje zamknięte tu w kredensie. Zwyczajem tych naszych cykli filmowych i spotkań, rozmów wokół filmów i twórczości są spotkania towarzyszące tym pokazom. I dzisiaj ostatnie z takich spotkań, które poprowadzi aktor i dziennikarz zaprzyjaźniony z naszym miejscem, pan Rafał Dajbor, którego bardzo serdecznie zapraszam. Prosimy bardzo. Powitajmy go brawami. Rafał Dajbor. Rafale, zajmij swoje miejsce. Tak. Raz. Dobrze. Tak. I mam ogromną przyjemność przywitać w naszym imieniu naszego uroczego, kochanego gościa, pani profesor Anna Seniuk. Anna Seniuk, zapraszam! Nie potknęłam się, trafiłam, dobrze, wszystko. Witam Państwa, jestem pierwszy raz tutaj, muszę powiedzieć, jestem bardzo wzruszona, się troszkę czuję niepewnie tutaj na tym, ale naprawdę jest cudownie, Państwo się tak komponują w tym. W tą scenografię, nie że ja w ogóle będę siedzieć i patrzeć, a Państwo będą mówić może. Są mikrofony dla Państwa przygotowane, dwa bezprzewodowe i nasze spotkanie jest zapisywane filmowo, będzie z tego na pamiątkę, link potem w YouTubie. Jeżeli pani profesor zaakceptuje, to go wypuścimy w przestrzeń, a realizuje ten zapis zaprzyjaźniony z nami pan Tomasz Bajko. Brawo dla niego! Notatkę filmowo, fotograficzną robi jak zawsze nasz Marek Urbański. Zaraz dostanę burę, że niepotrzebnie wyciągam go na światło dzienne, ale on bardzo skrupulatnie robi kronikę od lat naszych spotkań i myślę, że to jest po prostu najcenniejszy dokument fotograficzny czasu minionego. Oddaję Ci głos. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Panie. Ja też. To ja też Państwa witam. I oczywiście, jak Państwo już usłyszeliście od Ani Bojarskiej, takim naszym tutaj zapalnikiem tego spotkania jest Andrzej Wajda. I od niego zaczniemy, choć oczywiście nie na samym Andrzeju Wajdzie, w rozmowie z panią profesor się zatrzymamy. Ale od Wajdy zaczniemy i zaczniemy od Wajdy teatralnego, bo pierwszym pani spotkaniem z Andrzejem Wajdą to wcale nie były Panny z Wilka, o których zaraz powiemy, tylko spektakl, można powiedzieć, legendarny dzisiaj, bo to była Sprawa Dantona przy Pyszewskiej, 76 rok w Teatrze Powszechnym. Dość powiedzieć, że Robespierre, Wojciech Przoniak, Danton, Bronisław Pawlik. Bardzo przepraszam gości tutaj. Tak? Proszę zdjąć płaszcze, proszę zdjąć płaszcze, absolutnie zdjąć płaszcze. Proszę, nie dam rady. Szatuje się dom i się zdejmuje płaszcze. Też dostałem tę uwagę na dzień dobry. Jak wszedłem tam na zaplecze i nie zdjąłem kurtki, proszę, zacząłem panie rozmowę. Ucio, ja w ogóle przyszłam bez płaszcza. Na wszelki wypadek. Panie Ucio, zapraszamy. I zapraszamy. Jak tutaj nie da rady,
wtedy bez dla niepełnosprawnych. Tak, zapraszamy wszystkich, są wolne proszę miejsca. Proszę nie przedłużać i tu przyjść. Szybciutko, raz, dwa, trzy. Ja też powiem ze swojego punktu widzenia prowadzącego, jak ktoś się spóźnia i się kryguje w drzwiach, to jest dużo gorzej. Trzeba jak najszybciej wejść i zająć swoje miejsce. Tutaj. Proszę, proszę zasłonić te puste miejsca, bo ja się stresuję. Aniu, tutaj są miejsca. Wtedy jest zdecydowanie prędzej. Muszelki zajmują. Tu. Proszę bardzo, tak. Jeszcze ktoś idzie? Tak, jeszcze Krzysiu. Krzysiu, proszę zapraszamy, się zapraszamy. My chcemy rozmawiać już. Mam dużo guzików w tym płaszczu. Tak, Krzysiu, tak. Ale poczekamy, możemy chodź, Krzysiu. Krzysiu. Proszę Państwa, tak, pani profesor. Zapraszamy. Pani profesor, bo tutaj weszła bardzo ważna osoba. Co prawda się spóźniła. Tutaj. Ale gdzie się spóźniła? No Ania, ale usiądź obok niej, bo będzie nie wiadomo, czy tam miejsca, dwa miejsca zajmujesz, czy jedno. Ania Carpenter jest autorką obrazów, które tu wiszą. Wystawa i ta wystawa będzie jeszcze tydzień. I już się zamykamy. I już wracamy, dobrze. To wrócimy do Andrzeja Wajdy w Teatrze Powszechnym. Jak mówiłem, była to sprawa Dantona, Robespierre, Wojciech Przoniak, Danton, Bronisław Pawlik. Cały wspaniały zespół Teatru Powszechnego na scenie, w tym pani. Jak kogo pani grała, jak pani wspomina tak, to? Tak, to był pierwszy po remoncie, po wielu latach zamkniętego Teatru Powszechnego. Objął go Zygmunt Hibner, mój były dyrektor z Krakowa, bo ja debiutowałam w Krakowie, kończyłam szkołę w Krakowie, to był mój ukochany dyrektor, który dostał ten teatr po Krakowie i pamiętam, że muszę to powiedzieć, ja byłam wtedy w Ateneum. Przeniosłam się z Warszawy do Krakowa, wiedziałam, że Zygmunt Hibner już odchodzi, więc... Nie, odwrotnie, z Krakowa do Warszawy się pani przeniosła. Z Krakowa do Warszawy, tak. I byłam w Ateneum. Tak. I w Ateneum muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z dyrektorem Warmińskim pracowało. Grałam bez przerwy, przeróżne postacie, panna Tutli-Putli i różne takie witkacowskie szaleństwa i nie tylko, i Norwidy, i tak dalej. Bardzo mi tam dobrze było i pewnego wieczoru dostaję telefon, mówi Zygmunt Hibner. O, jak się cieszę, a on mówi, dostałem Teatr Powszechny, będę dyrektorem w Teatrze Powszechnym, czy chciałabyś być w moim zespole? Ja mówię tak. To na co on powiedział, to jesteś, i rzucił słuchawką. No więc on był zawsze bardzo krótki, nie lubił rozwlekłych, tak, nie, bardzo krótko załatwiał sprawę. Ja tak zostałam, bo myślałam, że pogawędzimy, że jak, gdzie, co, kiedy, no ja nie mam powodu odchodzić z tego Ateneum. Co będzie, więc dzwonię, mówię, no ale zaraz, ja tam gram w teatrze dużo, to ja do dyrektora zadzwonię. Myślę sobie, no nie wypada, żeby do dyrektora dzwonił drugi dyrektor, tylko ja muszę go o tym powiadomić. No i jak mi powiedział, tak krótko to jesteś, więc zaczęłam obchodzić tego dyrektora Warmińskiego jakoś, że miałam taką propozycję, że jestem bardzo związana z dyrektorem, jeżeli mi zaproponował. I słuchajcie, była rzecz, która dzisiaj jest nie do pomyślenia, muszę powiedzieć. Oczywiście dyrektor Warmiński mówi, rozumiem panią doskonale, ale zawsze ten teatr jest przed panią otwarty. Kiedykolwiek będzie pani miała ochotę wrócić, to pani do nas wróci. Teraz dyrektorzy się strasznie obrażają, wyrzucają nas bity łeb, jak mogę powiedzieć. I było, słuchajcie państwo, jeszcze była jedna dziwniejsza sprawa, bo nim tam zaczęły się te próby i tak dalej, to w międzyczasie dyrektor Warmiński mówi, nim zagra pani tam pierwszą premierę, to u mnie niech pani zagra gościnnie wspaniałą rolę Witkacego w musicalu śpiewającą, tańczącą pannę Tutli-Putli. I tak wtedy dyrektorzy cudownie współpracowali. Ani się dyrektor Hibner o to nie obraził. Ja grałam to przez parę lat z muzyką Radwana, śpiewałam, tańczyłam, chodziłam po linie, znaczy wspinałam się po linie jeszcze, nie urwała się wtedy jeszcze potem, no teraz byłoby gorzej. No i wreszcie doszło do premiery. Także pierwsza moja premiera w Powszechnym to była w Ateneum. Tak. No a później była ta sprawa Dantona z Wajdą. A potem sprawa Dantona. Andrzejowi Wajdzie, dyrektorowi, tak, zależało na tym, żeby w tym przedsięwzięciu, bo to była pierwsza premiera w Teatrze Powszechnym, żebyśmy wszyscy brali, którzy jesteśmy zaangażowani do tego teatru, żeby wszyscy brali udział. Oczywiście nie było ani tylu ról, nie było tych prowadzących i tak dalej, ale były różne tłumy, statystowania, okrzyki, jakieś trzeba było wykonywać, kolejka po chleb w czasie rewolucji i tak dalej. I ja właśnie
zaistniałam w Teatrze Powszechnym, jak to czwarta w kolejce stałam tam, za mną jeszcze trzy koleżanki i koledzy i pokrzykiwaliśmy chleba, dzieciom i tak dalej, i tak dalej. No ale to było ogromne przeżycie, bo te kreacje, które stworzyli Wojtek Krzoniak i Pawlik, to naprawdę staliśmy za kulisami i patrzyliśmy z otwartymi buziami, jak wspaniale to grają i rzeczywiście jak Wajda wspaniale ich poprowadził, także to naprawdę było duże wydarzenie. To było duże wydarzenie i o niewielu spektaklach, które jakby z ostatnim zapadnięciem kurtyny odchodzą w niebyt, można powiedzieć, że legendarne, to zostało. Tak, Teatr Powszechny jeszcze miał Lot nad Kukułczym Gniazdem. Były takie przedstawienia, które przeszły do legendy. No a później, no właśnie ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że dosłownie kilka dni temu robiłem wywiad do gazety Stolica z panią profesor i pewne tematy mam na świeżo. I na świeżo mam właśnie sprawę angażu pani przez Andrzeja Wajdę do Panien z Wilka. To był szczególny okres. Po 40-latku pani głównie odrzuca pewne propozycje, do 40-latka oczywiście przejdziemy, pani głównie odrzuca pewne propozycje, zdarza się pewna rola filmowa przez przypadek, a po niej dzwoni Wajda. Tak. No to był taki piękny, ale też straszny okres po 40-latku, bo to tych seriali nie było tak dużo. No były Cztery Pancerni byli, no kto jeszcze tam... Klos był i tak dalej. No jeszcze to jest 40-latek, który miał niewiele odcinków. Zresztą to wtedy mówię, o grać w serialu, no to było coś. Rzeczywiście kreacje były tam wybitne. I scenariusze były napisane tak rzeczywiście, no dobrze napisane, no mówiąc krótko. No i kiedy dostałam tę rolę, no tam były dyrektor Warmiński, mnie to wtedy nie zwolnił, potem okazało się... Nie, jeszcze proszę nie zdradzać wszystkiego, do 40-latka wrócimy, dobrze. Jeszcze zostańmy przy Wajdzie. Przy Wajdzie zostajemy. No i... to musimy przeskoczyć. Przeskoczymy. Wszystko. I później zagrałam po paru latach, po tym nieszczęstym albo szczęstym 40-latku, to wrócimy. Tak jest. Ja zapominam, proszę mnie trzymać tutaj, o czym ja mówiłam. Tak, bliżej do mikrofonu, i do mikrofonu bliżej, tak, Ania cały czas pokazuje. Tak mnie to rozbija, bo państwo tak bliziutko siedzą. No i po Bilecie Powrotnym, który zagrałam, pierwsza moja dramatyczna rola filmowa o matce chłopce, która musiała wyjechać za chlebem i tak dalej, odsyła te pieniądze. No dramatyczna w każdym razie rola. Dodajmy, że nagrodzona w Gdyni, bo pani tak skromnie o tym nie mówi, ale no tak. Nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą, tak, na festiwalu w Gdyni w 1977 roku, Bilet Powrotny. I proszę państwa, i jakiś czas, tydzień, nie wiem ile, no nieważne, to już jest w tym opowiadaniu, odbieram telefon i słyszę w słuchawce głos, tu Andrzej Wajda, więc nogi mi się pode mną ugięły, do mnie dzwoni Andrzej Wajda. No znaliśmy się oczywiście z prób, ale to nie była bliska znajomość żadna. Pani Anno, widziałem panią rolę w tym Bilecie Powrotnym, bardzo mi się spodobała, powiedział wiele komplementów i w związku z tym pomyślałem, że chciałbym panią widzieć w moim filmie, zaangażować do mojego filmu. Nie powiedział jeszcze co, ja zamarłam, bo myślę sobie, no to tak, po 40-latku były przez 2 lata propozycje kobiecin współczesnych, takich żon i matek. To myślę, jak zobaczył teraz ten Bilet Powrotny, to jakąś chłopkę teraz zagram, no bo nie ma innego wyjścia. Zawsze tak się idzie za ciosem, reżyserzy bardzo łatwo, a tu się sprawdziła, to niech u nas gra to samo. No i ja myślę sobie, Boże drogi, więc będę grała. No ale u Wajdy, no wszystko zagram oczywiście. No ale on powiedział nagle, Panny z Wilka Iwaszkiewicza, więc jeszcze bardziej mnie to zadziwiło. I naturalnie, no przecież się zgodziłam i było wspaniale i zagraliśmy, ale mówiłam panu, że to było bardzo dziwne, jakimi drogami chodzi wyobraźnia dobrego reżysera, że on widzi coś w aktorze, czego inni nie zobaczą, że coś innego. Zobaczył mnie w tej roli chłopki i nagle mnie obsadził w Pani z Dworku, która była szlachcianką dobrego pochodzenia i w szlacheckim dworku, spędzałyśmy całe wakacje, więc to było niesamowite. To była cudowna praca. Z Andrzejem Wajdem tam zatknęłam się wtedy po raz pierwszy. Był łagodny, cudowny. Słuchał nas wszystkich.
Niektórzy mówią, o, powiedzcie coś o tej scenie, jak to widzicie i tak dalej. Rozmawiał z nami. Niektórzy mówią, że wykorzysta. Nie. Było każdy z nas tą scenę jakby, czy swoją postać, widział troszkę inaczej. Ale Andrzej Wajda, wielkość jego polegała na tym, że on wybrał tę właściwą wersję, którą można było wybrać. I pamiętam, że przy tej Julci, to on mi powiedział coś takiego, zresztą chyba nie o tym chciałam mówić, ale to już powiem, może sobie przypomnę. Po tej Julci ja bym chciał, bo to była taka już bardzo puszysta pani z dwójką dzieci, jeżeli Państwo pamiętają, która taka była troszkę ospała, tam spała na tej kanapie, tak chciała pójść na spacer, tak się zwie, że może nie pójdzie i tak dalej. A on powiedział, żeby ta Julcia była motylem. Czyli musiałam to osiągnąć jakoś, że ona w środku miała tego motyla, tylko jej ciało, taką jej fizyczność nie pozwoliło jej na to. I to była fantastyczna uwaga. I mieliśmy nawet nakręcić jeden dzień zdjęciowy, ale już nie zdążyliśmy, że Julcia siedzi na drzewie i macha nogami. Tak, to byłoby cudowne. Także to było bardzo cudowne przeżycie. I zawsze... Zawsze nas pytał o zdanie. Ja chciałam tu opowiedzieć zaraz, jak to było o tym, że pięć babci. To... No właśnie, to, bo to też ważne, to się dowiedziałem, że została pani profesor zaliczona do grona szybko grających bab. Tak, o co tu chodziło? No właśnie, o co tu chodziło? Baby. Tak, szybko grające baby. Co to wyszło? Pięć sióstr była tam jedna francuska, tak. To był polsko-francuski film. Była Maja Komorowska, Krysia Zachwatowicz i Stasia Cylińska. I pani i francuska Christine Pascal. To pięć szybko grających bab. Tak. Czemu to było ważne? No właśnie. Ponieważ przed rozpoczęciem filmu okazało się, bo on miał termin już stały, ustalony, wydajęcie tego dworku i tak dalej, że Daniel Orbrycki ma kontrakt podpisany w Niemczech na ogromną bębenek i miał terminy stałe, miał coś miesiąc czy pięć tygodni, co na film fabularny to jest niemożliwe, żeby to zrobić w tym czasie, nakręcić to wszystko. Ale Andrzej Wajda jak zwykle spokojnie, niczym się nie przejmował. I powiedział, no to cóż, ja bym bardzo, bo mówi Danielu, tak dawno nic nie graliśmy razem, ja bym chciał, żebyś zagrał u mnie w tym filmie i nie było mowy, żeby zastąpić go kimś innym. No ale mówi, no czy my zdążymy, bo to jest plenery, lato, pogoda i tak dalej. No to dobierzemy pięć bab, co szybko grają jakoś tam. No, dodajmy może, że w jednym konkursie oscarowym te dwa filmy się spotkały. Jeszcze chciałam powiedzieć, jak pracował na planie. Ja byłam tam żoną Zbyszka Zapasiewicza. No i gramy jakąś scenę, nieduszą, tak jesteśmy razem, skończyliśmy, stop. I mówi, i Wajda mówi, no dobrze. I ja mówię do Zapasiewicza, no widzisz, dobrze zagraliśmy tę scenę. Tak się ucieszyłam. A Zapasiewicz, który już go znał i grał u niego, ja mówię, wcale niedobrze, beznadziejnie. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo jakby było dobrze, to by powiedział, wspaniale, cudownie. On nigdy nie mówił, że źle. Mówi, jak mówi dobrze, to znaczy do niczego. No i w następnym dublu ja przerażona byłam. I tak czekałam, co powie. On miał taki cudowny moment współpracy, że nie można się było... To znaczy, jak reżyser wtedy powie, słuchaj, nie, to nie tak. To aktor już ma... traci wiarę w siebie i następne duble już są mniej udane. A jak już dobrze, no to rozkwita jak kwiat pod ręką takiego reżysera. I jest tylko lepiej. No to może lepiej jeszcze, może lepiej, jak jest dobrze. To znaczy mnie akceptuje, to jest w porządku. No także to chciałam powiedzieć o tej pracy. No ja jeszcze chciałem sfinalizować, że właśnie Danielowi Olbryckiemu te dwa filmy spotkały się w jednym konkursie oscarowym, z czego jeden zdobył Oscara. Kategorii najlepszy film, wtedy to się nazywało nieanglojęzyczny, bo w 79 roku Panny z Wilka i Blaszany Bębenek nominowany do Oscara, a Blaszany Bębenek tego Oscara zdobył. No właśnie, ale ja się dosłownie przed chwilą dowiedziałem, że była jeszcze trzecia pani współpraca z Andrzejem Wajdą, której nie widać w końcu na ekranie. A chodzi o film Wałęsa, Człowiek z nadziei. Co to było?
Tak, 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 bo teraz jak rozmawialiśmy, przypomniało mi się, że w jednym filmie zagrałam u Wajdy. Okazuje się, że proszę Państwa, zagrałam w dwóch filmach. W trzecim miałam propozycję do trzeciego, ale niestety nie mogłam z przyczyn terminowych tego zrobić, bo no nieważne, to już ktoś inny zagrał. Ale ten drugi film to znowu Andrzej Wajda, który miał zwyczaj dzwonić osobiście do aktorów, nie przez kierownika produkcji. I zadzwonił do mnie: Aniu, bo już byliśmy po imieniu, może byś zagrała u mnie w następnym filmie, tylko cię bardzo przepraszam, to nie będzie wielka rola. Ja mówię, no przy takim reżyserze, no przecież to wielka czy niewielka, sam fakt, że w ogóle się jest tam gdzieś w spisie aktorów u Andrzeja Wajdy, to jest cudowne. No nie, nie było w ogóle żadnych problemów, mówię, naturalnie, to będzie jeden dzień, no może dwa, tam mówię, no, no wszystko jedno, mówię, lecę. No mówi, bo mam taki pomysł w Wałęsie, żeby wszyscy aktorzy, którzy grali w moich filmach od samego początku, ci, którzy będą mieli czas, są w Polsce i chcieliby, to chciałabym wszystkich aktorów zaangażować do tego filmu. Oczywiście główne role były obsadzone. Myśmy mieli grać w epizodach, żeby ktoś powiedział, o, to jest aktor Wajdy i tak dalej. I myśmy z Krysią Zachwatowicz, przecież wybitną też aktorką, statystowałyśmy w jakimś strasznym tłumie, gdzieś tam w piątym rzędzie, i taki tłum się przewalał przez ulicę, ktoś tam szedł, tam Wałęsę gdzieś tam ciągnęli, a kto to jest, a ja nie wiem, ale puśćcie go, niech żyje, coś jakieś takie, a krzyki, już nie pamiętam co było, w tym tłumie statystów i innych aktorów wybitnych, którzy byli w tym tłumie, byliśmy bardzo szczęśliwi, pokrzyki, bo jest świetna zabawa, pokrzykiwaliśmy tam. No i no mówię, będę miała następny film, będę mówiła, że zagrałam u Wajdy. No i ale proszę Państwa, potem po jak już zmontowany był film, dostałam znowu osobisty liścik, odręcznie napisany od Andrzeja Wajdy, że bardzo mi dziękuję za udział w tym filmie, że to było bardzo świetne i znaczące i w ogóle i bardzo jest... Dziękuję bardzo. I tylko bardzo mnie przeprasza, bo scena ta nie weszła do filmu i została wycięta. No, razem z Krysią i innymi aktorami niestety. No, jak przy montażu to się zdarzają różne rzeczy. Także zagrałam, przysięgam, naprawdę zagrałam. Jeszcze raz. Angażował mnie bez przerwy prawie, że... No, z przerwami. Angażował. No tak, to się zdarza, jeszcze znam dwóch reżyserów, o których wiem, że przeprosili aktorów, że ich wycięli, to byli Krzysztof Kieślowski i Stanisław Bareja, więc wiem, że tacy reżyserzy bywali, którzy za to aktorów przepraszali. No ale właśnie też nie bez kozery wymieniłem nazwisko Stanisława Barei, ponieważ przez Bareję teraz wracamy do gruzy. Bo wiem, że po Magdzie Karwowskiej, odrzucając rolę, jak to pani wprost mi ostatnio powiedziała w wywiadzie, magdopodobne, no właśnie, straciła też pani okazję do bycia dzisiaj jedną z aktorek kultowego Stanisława Barei. Propozycje były, tylko to tak, były te kobiety tak, współczesne. Tak, już nie tak. Pamięta pani, jakie to były filmy? Nie pamiętam, ale to było rzeczywiście ten stan euforii po 40-latku. Tam rzeczywiście były puste ulice, kiedy szedł ten 40-latek. Z wszystkich okien słychać było par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 
precyzyjnie i wspaniale profesjonalnie napisany scenariusz. Proszę Państwa, tam nie było takich przejść, jak to teraz w tych naszych filmach współczesnych, których przyglądam się i to na przykład jest takie dialogi są. O, dzień dobry, cześć, wróciłeś z pracy, tak, napijesz się herbaty, tak, chyba, a może nie, a zresztą się napiję, ale z cukrem czy bez? Z cukrem, a dobrze, z cukrem, dobrze, gdzie ten cukier jest? Chwileczkę, to czekaj, no to gdzie ta herbata? No mówię Ci, że się już parzy, tam jeszcze tego. No i tak 5 minut mamy z głowy. Naprawdę, zwróćcie Państwo uwagę, takie dialogi są na zabicie czasu. No w 40-latku to była puenta za puentą, to było pak, 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 puenta. Jeszcze wspaniałe postacie wymyślone w każdym odcinku. Irena Kwiatkowska, no przecież przeszła do historii z tym swoim kobieta pracująca, no. Albo ja tam też mnie kiedyś, Pani mówią, góra do domu, góra do góry. Do góry że to tak, że to było. No zresztą ten scenariusz myśmy
myśmy nie mieli możliwości na planie niczego zmieniać. Właściwie prawie, że ani jednego słowa. To było tak precyzyjnie napisane, że wystarczyło już się nauczyć i zagrać. I to był samograj już. Sam fakt, że ten film 40-latek do tej pory, od czasu do czasu, przez tyle lat, jeszcze jest grywany na różnych kanałach, on jest non-stop grany. Na TVP coś tam się kończy, to tak, na innym tak, jest od pierwszego. Tak, non-stop. Tak, to znaczy, że ten film jest oglądany, że żyje. Jakiś chłopaczek przyszedł do mnie po autograf. Ja mówię, dziecinko, a skąd ty mnie znasz? Dwudziestolatka. Boże, rodzice katują to dziecko i każą mu oglądać. Ale to znaczy, że jest oglądany, bo gdyby nie był oglądany. Myśmy kiedyś z Gruzą jeszcze parę lat temu rozmawialiśmy o tym fenomenie i to jest tak, że to jest właściwie w tej chwili dokument epoki pewnej. Zauważcie Państwo, jak będziecie go oglądać kiedyś, o czym się tam mówiło, jak się mówiło, jakie były tam rusycyzmy napisane, pójdziecie, weźmiecie towarzyszu i tam jeszcze takie popłuczyny, jak się mówiło do urzędników w biurze, pójdziecie, zanieście i tak dalej, no tak się już nie mówi. Teraz, na szczęście. Na szczęście. A te nasze ulice, te nasze... To jest mieszkania, dokument, mieszkanie, tak, samochody. Każdy usiłował to mieszkanko sobie zrobić jakieś, bo to miliony takich samych mieszkań. Gdziekolwiek się wchodziło, to było taki sam układ. I no takie same meble. Ja jeszcze dodam, że też mam miłośników w gronie znajomych, miłośników motoryzacji z tamtych lat. No to oczywiście odcinek na giełdzie samochodowej, gdzie jest po prostu przegląd od syren, Wartburgów po samochody zachodnie, amerykańskie, no ukochany ich odcinek. Tak. No ale właśnie, zresztą na ten wymiar 40-latka jako dokumentu epoki już nawet zwracano uwagę w całkiem naukowych pracach, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że my mamy tutaj drugą wykonawczynię roli serialowej córki. Nie, no jest z nami Mirella Kurkowska. Gdzie jest? Tu. No gdzieś ty się schowała, córeczko. Tak. Ona do mnie mówi, mamusiu, cały czas. A postarza mnie, kochana jesteś. Jezu, jak się cieszę, że jesteś. Ostatnie 8 odcinków. Postarza mnie, bo ona ma już dwoje wnuków. No. Ja tylko Mirelka, powiem. No daj spokój, no ja jeszcze młoda babcia jestem, a ty już babcią jesteś. No. Mirelka, no przepraszam, ale tak światło jest tu wystawione. Nie, no musiałem to powiedzieć. Zapraszamy, proszę zdjąć kurtkę, są tak, miejsca. Tak, tak. Musiałem to powiedzieć. Jest, tym bardziej, córeczka moja. Tym bardziej, że jest nas więcej, bo było też coś takiego jak 40-latek 20 lat później. Tam obecny Rysio Czubak w tym serialu zagrał. Rysio, cześć! Ojej, przepraszam was bardzo. Przyszedłeś z miłością na skrzydła. Tak, tak, tak. Schowałeś te skrzydła w szatni i zostawiłeś. Tak, niestety. Pani Mirello, czy może w skrzydłach nie wolno tu wchodzić? 40-latek 100 lat później. Więc jest tutaj więcej na sali osób 40-latkowych. Ale właśnie chciałem do tego nawiązać, ja przepraszam, że to jest to samo pytanie, co zadałem w wywiadzie, ale ono pasuje, że o ile Andrzej Kopiczyński, no ja no siłą rzeczy, bo teraz pisząc książkę o tym serialu, sprawdzałem to, badałem, on po 40-latku stracił właściwie jakiekolwiek główne role. Ale ile zyskał. No, ale dużo zyskał, tak. Miał taką kultową właśnie pozycję. Nie, ale jednak, oczywiście. Tak. Oczywiście, ale pani się tak Magdzie Karwowskiej zdominować nie dała, jak dał się Kopiczyński Stefanowi. Nie chcę. Był lepszy, mówiąc, no. Ale no właśnie, już pani to wspomniała ze śmiechem, ale jednakże oddzielenie się od Magdy, te dwa lata nieprzyjmowania propozycji filmowych panią kosztowało. No, to trwało, bo tak jak mówiliśmy o Barei, o innych takich filmach, które jak reżyserzy, którzy. No, a to już mamy tą aktorkę, to umie, to bierzemy. I rzeczywiście to trzeba było się. Na szczęście, proszę Państwa, miałam bardzo dużo pracy w teatrze i w teatrze telewizji, także właściwie nie odczułam specjalnie tego braku filmu. Mhm. Ja filmowa nie jestem za bardzo, rzeczywiście kilka filmów tylko takich w swoim życiorysie mam, ale za to są to wspaniałe filmy, to jest. I nie wstydzę się ich absolutnie, więc Panny z Wilka, Ćma Zgadły, co tam jeszcze? Bilet Nowrotny, prawda? Bilet Nowrotny, no i moja ukochana Konopielka.
Tak jest. Ale ja bym się jeszcze chciał... A propos konopielki, dlaczego moja ukochana? Dlaczego moja ukochana? Bo to rzeczywiście znowu w tej postaci, zobaczmy, każda jest inna. Handzia. Więc ja czekam. Handzia. No i słuchajcie Państwo, z tą konopielką jestem bardzo sentymentalnie związana. Mirelka to już zna tę opowieść. Posłuchasz jeszcze raz, mamusi. Więc przygotowaliśmy się do tego bardzo długo. Nie mogliśmy dostać pieniędzy, bo jedynym mecenasem wtedy był tylko państwo, było ministerstwo, więc mówili ciągle, no co to za konopielka, nie ma szkoły, nie ma elektryczności, tam nie ma, zapadła wieś, nie będziemy tego kręcić, jak będzie szkoła, elektryczność, to nakręcimy. No i w ogóle nie mogliśmy dostać, to była propaganda sukcesu wtedy i tak dalej. No ale w latach 80., kiedy już w 80. Sukces roku, trochę nie, troszkę cenzura już jak zwinęła skrzydła, dostaliśmy raptem te pieniądze i zaczęliśmy szybko przygotowywać się do kręcenia. To było w sumie do zaplanowania dosyć proste, bo to składało się z 4,5 roku. Jesień, zima, wiosna, lato się kończyło tragicznie tymi żniwami. No i chodziliśmy na próby do Olsztyńskiego, próbowaliśmy tam dialogi wspólnie tego, teraz rozmawialiśmy, jaki akcent powinien być, czy trochę wschodni, czy nie. Ja, ponieważ pochodzę ze wschodu, urodziłam się w Iwano-Frankisk, czyli w Stanisławowie, proszę Państwa, nie ma już takich starych ludzi jak ja. No, także ja pamiętam, ja oczywiście pozbyłam się tego, bo już się wychowywałam tutaj. No, ale pamiętam babcie, ciocie i tak dalej, jak one wszystkie mówiły ze wschodniego, z elprzednio językowym. I moja mama zaciągała, i mój tatuś, i moja babcia, i moi wszyscy zaciągali. No. Także jak potrzeba, to ja potrafię. Nie? Proszę Państwa, i ja mówię, z akcentem nie mam, tylko żeby nie przesadzić, bo ten akcent tam podlaski, to tam on jest troszkę mniejszy, nie jest taki wyraźny, jak tam na kresach. No i kiedy mieliśmy wszystko opracowane, okazuje się jakieś trzy tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć, okazuje się, że jestem w błogosławionym stanie i właśnie rozwiązanie będzie dokładnie wtedy, kiedy mamy żniwa, sierpień tam gdzieś jakieś w tych okolicach. No więc mówię, przykro mi bardzo, bardzo się stropiłam, no ale z kolei ucieszyłam się, no będę miała drugie dziecko, no już jedno było na świecie, więc bardzo chciałam mieć drugie. No nie było bardzo się zasmucił ten Leszczyński, bo się przyzwyczaił do mnie, zadzwonił do scenarzysty, do autora książeczki Konopielka i powiedział, że jest problem, że nie mamy aktorki. I do Edwarda Redlińskiego. Do Redlińskiego, tak. Nazwa była taka cisza w słuchawce i Redliński powiedział tak. A co tam na wsi mówi? Jedno dziecko więcej, jedno mniej. Niech będzie. A kto przychodził na świat wtedy? Kto przychodził? Grzegorz? Nie, Grzegorz jest starszy. Przyszła jego siostra, 6 lat młodsza, Magda. Czyli autorka wywiadu Rzeki z panią. Tak, autorka książki. Książki, to tak. To właściwie tak. Nie wywiad Rzeka, no tylko tak, książka. Tak, nietypowa baba jestem. Bo jak tak. Zostało po tym wejdzie ta baba, no to już tą babę ciągnę. Tak. A ja bym jeszcze chciał, przepraszam, w tym temacie filmowym. I no jeszcze dlatego tak. Skończę. Aha. Bo tym bardziej byłam cały czas jakby no pod opieką. Ekipa była cudowna, ja się świetnie czułam. Wszystko było no jak w raju. I ja czułam się taka ważna, taka błogosławiona i tak rosłam, idealnie, bez charakteryzacji z tym brzuszkiem, bo kręciliśmy kolejno, jesień, zima, wiosna, lato, więc nie było problemu. I potem na końcu już rzeczywiście, już z własną tą córeczką byłam na planie, więc dlatego to miło wspominam. Jeden był tylko problem, bo kiedy Kaziuk miał mnie tam przylać ostro, kiedy rozdeptałam jajko, tak stanął taki bezradny Krzysiu Bajczak, mówi, o lera, no jak ja ci przyleję, no, przyń ciężarna. Ja mówię, Krzysiu, lej po głowie. No. I tak się to skończyło. To ja chciałbym jeszcze w tym świecie filmu zostać i trochę się cofnąć. Najpierw do lalki, do Hasa. Nic nie pamiętam. Ale właśnie pani pamięta. Ja bardzo żałuję, że nie byłem na zeszłorocznym festiwalu Warszawa Singera była retrospektywa filmów Wojciecha Jerzego Hasa. I kiedy była pokazywana lalka, ja nie mogłem właśnie na tym być, pani była
I była moja przyjaciółka, która mi powtórzyła pewną pani opowieść, którą koniecznie musimy tutaj... Ja zaraz pani przypomnę. Nie, bo pani Anna, pani profesor Anna Seniuk chętnie opowiada, że tak się denerwowała i była tak stremowana na planie lalki, grając tę prostytutkę Magdalenkę, że uważny widz, jak będzie na nią patrzył, to zobaczy, że drżą jej ręce. To właśnie pani profesor opowiada w książce. Nietypowa baba jestem. Ale na tym festiwalu Singera wiem, że pani opowiedziała inną anegdotę o pod hasłem Szybciej. Tak, tak, to koniecznie pamiętam. Proszę to powtórzyć, bo to jest kapitalne. Ja nie wiem, czy to jest ciekawe. To jest bardzo, ja to przeżyłam okropnie. Bo tak, ja byłam z Krakowa, grali wszyscy aktorzy, no Mochowski pierwszy, to był w ogóle bohater, idol, no wspaniałe, grał rolę i tych naszych, Sobieskiego, tak. I nagle dzień dobry, i miałam się grać z nim, taką dziewczynę lekkich obyczajów, no byłam stremowana i tak wszystko robiłam, udawałam, że tak, że jestem, zapraszam go do łoża, ale byłam bardzo, ale wracając do tego Szybciej. To był mój właściwie jeden z pierwszych, bo gdzieś w innych tak statystowałam, miałam małą rurkę, gdzieś kelnerkę grałam, grałam w filmie, o muszę powiedzieć, że ja jestem tak stanął aktorką, do kardiogramu, że mój dojdziemy. Pierwszy film, proszę Państwa, nazywał się Lenin w Polsce. Ale ten ukończony, który się ukazał na ekranach, bo nie wiem, czy pani profesor wie, że Leniny w Polsce były dwa. Pierwszego przerwali realizację i nie powstał, a potem powstał drugi. Tak. I pani w tak. tym drugim, co Jutkiewicz. Tak, i tak, właśnie on. I to byłam na dworcu i machałam. Tam, Poroninie. To była moja pierwsza. Poroninie. Nie, to było chyba w Krakowie, a, nawet graliśmy. Nie, tam świetnie aktorzy grali. Ale machałam, bo jeszcze byłam w szkole teatralnej. Byłam pierwszy w Lenin w Polsce. No, ale także nie miałam doświadczenia żadnego filmowego. No, ale gdzieś mnie Has wypatrzył i wziął mnie do tej Magdalenki. I mieliśmy taki pasaż na Warszawie takiej, która była już taką Warszawą biedną, taką zubożałą, takie już takie dziwne typy tam się mieszały, brud, smród i ubóstwo. Ja tam teraz mieszkam, po Wiśle. Już wygląda zupełnie inaczej. Nie, ale po Wiśle kręciliśmy we Wrocławiu, na wysypisku śmieci, na autentycznym wysypisku. Zmieniło się. Tak, więc była taka deska ustawiona, nie była kamera, jej nie widziała i trzeba było po tej desce biegnąć, bo jak ja zboczyłam i spadłam, to wpadłam po pas w te śmieci tam, te wszystkie, no takie były układy. I ja przy tych deskach, które schodziły coraz niżej do Wisły, ten cały śmietnik, miałam biec, a za mną szedł, znaczy ja miałam kusić tego pana mojego klienta Dmochowskiego, który szedł za mną. No i czy wszyscy gotowi, tutaj prosto tego, tam się pani zatrzyma, powiem stop, zostałam poinformowana, no i idę, start, biegnę po tej desce, biegnę i słyszę, bo co wtedy robiło się posynchrony, nie grało się głosu na 100%, reżyser mógł w trakcie pokrzykiwać, mówić i tak dalej, więc nagle słyszałam krzyk reżysera, szybciej, więc ja przyspieszyłam kroku, myślę sobie, no nie, dam radę, muszę dać radę, szybciej, jeszcze szybciej, biegnę, dobrze. Stop! Musimy jeszcze raz to powtórzyć. Nie, to nie wyszło. Proszę jeszcze raz. Myślę sobie, o Boże, jakoś źle biegłam. No dobrze. Jeremy, drugi dubel robimy. I znowu słyszę, szybciej! Ty, znowu szybciej, wiesz. I okazało się, i po tym drugim dublu reżyser się zorientował, że ja to szybciej biorę do siebie, a on mówił do operatora. I operator nie mógł za mną nadążyć po prostu w te pędy z tą kamerą, gdzieś się wywracał. Po prostu, bo jak ja szybciej, to on. To było, mówię, ale wytłumaczył mi, ja nie do pani, do operatora. Dobrze, no to ja wtedy, jak on mówi szybciej, to ja wolniej wtedy. No i właśnie, no nie bez kozery o to pytam, bo to był jednak Wojciech Jerzy Has, no obok Wajdy, też drugi taki mistrz, ale musimy, że tak powiem, zejść do sfery, że tak powiem, seksualnej i przypomnieć film Kardiogram. Film Kardiogram Romana Załuskiego, o którym wiele razy mówiono, że pierwszy nagi biust w polskim kinie to pani w tym filmie, pierwszy tak pokazany, bo pierwszy w ogóle to Hanna Skarżanka w młodości Chopina. Tak, to w książce, prawda, twojej Mirella, ta scena z Kardiogramu jest na okładce. Która właśnie mówi o tych wszystkich naszych pierwszych poczynaniach w filmie polskim. Polecam książkę, jak się nazywa, powiedz Mirella, co to jest. Kardiogram przemian
kardiogram przemian obyczajowych w Polsce. Musimy to nagrać. Powiedz jako autorka, współ z mężem. Miałam przyjemność tutaj wyjść od zdjęcia mojej mamy filmowej i napisać książkę Kardiogram przemian obyczajowej w kinie polskim na początku dekady Gierka. Kropka. No właśnie. Mirella Kurkowska, tak, polecam tę książkę. Aktorka dziecięca, teraz autorka książek i okładce, ale to proszę Państwa po znajomości. Tak, ale właśnie zbierając te materiały do mojej tej książki o 40-latku, trafiłem między innymi na taki artykuł, że pani zdjęcia topless z kardiogramu były nielegalnie sprzedawane w tamtym czasie na targowiskach. Więc to było w ogóle duże zamieszanie. Rzeczywiście te sceny z kardiogramu z Tadeuszem Borowskim, w sumie odważne, no piękne, czarno-białe, wysmakowane, plastyczne, nic nie mające wspólnego z żadną wulgarnością, z niczym, ale chyba jednak jak na tamte czasy wymagające od pani pewnej odwagi. To było szokujące wydarzenie, tak, tak. Chodziło, prosiłam, żeby reżyser wytłumaczył mi, czy to rzeczywiście jest celowe, czy to ma sens i tak dalej. No, pytam jakoś... bez kozery, bo my tu rozmawiamy, a gdzieś z widowni już padło kardiogram, więc widzi pani, to cały czas pamiętamy. Aha, kardiogram, film, tak, 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 tak. No więc bardzo, bardzo wtedy było, pamiętam, było bardzo, bardzo na planie, cała ekipa musiała wyjść, został tylko... To w ogóle jakaś świętość, coś się działo, tylko operator został i reżyser, nikt nie mógł, nawet dźwiękowiec, wszystko, ani oświetleniowiec, wszystko pusto było, to było takie tajemnicze i w ogóle my robimy coś takiego nielegalnego, coś ważnego, coś takiego. No i potem jak ta prasa się przyczepiła do mnie, ale potem proszę Państwa widzicie, no teraz codziennie widzimy różne piękne biusty. To proszę mówić na głos mi, tak. Dobrze, przepraszam. Że teraz już mamy tyle pięknych biustów codziennie od rana do wieczora i nie jest to szokiem. W każdym razie wtedy to było wydarzenie. Tak. Ja też o tym mówię dlatego, że no, czytałem te artykuły po tym filmie i bo pani przed chwilą opowiadała o nieprzyjmowaniu pewnych ról po 40-latku. I pojawiły się takie artykuły, oczywiście po kardiogramie, no Anna Seniuk, pojawiła się nowa seksbomba polskiego kina. Tymczasem pani kariera, tak, tymczasem pani kariera poszła jednak w innym kierunku. Ja teraz jestem na świeżo po obejrzeniu 40-latka Longiem i zwróciłem uwagę, że tam, po pierwsze się tam pani w ogóle nie rozbiera, a sceny nawet takie seksualne, intymne, to są ubrane, w halce, to jest bardzo wszystko, czy tak się ułożyło, czy pani sobie nie życzyła być seksbombą i pokierowała karierą tak, żeby to nie poszło w tym kierunku, w jakim poszło, nie wiem, Bryński? Jedno i drugie, na pewno pokierowałam w tym kierunku i na scenę taką bardzo dyskretną łóżkową miałam jeszcze jedno, ale z Różewiczem, no jak on miał na imię? Stanisław Różewicz, tak. To było z Olem Łukaszewiczem, taką tam gram. To jest film romantyczny. Tak. To jest przed kardiogramem. Jeszcze przed kardiogramem. To jest przed kardiogramem. Przed. Aha, czyli to było bardzo tak dyskretnie zrobione, ale też tam była jakaś ta scena. Także, ale czy pan mnie o coś pytał, przepraszam? Nie, to tylko było o tym kardiogramie, bo... Aha, w kardiogramie, że mówię, tak. Nie było żadnych scen, tak, że później poszło ale inaczej. Ale były sceny, muszę powiedzieć, jak to przeżyliśmy nawet u mnie w domu, jak to się odbiło, te sceny, ten 40-latek cały, proszę Państwa, bo my tak, siedzimy z mężem na kanapie, naprzeciwko telewizora, a tu na dywanie mały nasz synek Grzegorz bawi się Lego, cudem zdobyte, bo nie było Lego, więc był bardzo zainteresowany tą budową. No i my oglądamy, w pewnej chwili on się tak oderwał od tego Lego, popatrzył w telewizję, popatrzył na nas popatrzył w telewizję, na nas i mówi tak, ale to nie jest mój tatuś. Bo to była scena, w której ja z Kopiczyńskim wchodziłam do łóżka. Przykrywaliśmy się kołderką i szliśmy spać. W związku, jak on to przez chwilę zobaczył, mówi, to nie jest mój tatuś? Nie. Aha. No i bawił się tak. No, taki był incydent. Ja muszę powiedzieć, że miałem to szczęście jeszcze oglądać panią w Teatrze Ateneum. To są lata 90. I widziałem rolę, która też przez jakiś czas mocno się z panią zrosła, czyli Anielę Dulską. Dwa razy w Teatrze Telewizji Tomasza Zygadły przedstawienie i w Teatrze Ateneum. Ono się trochę różniło.
bo w teatrze telewizji był Janusz Michałowski, później w teatrze Ateneum Jan Matyjaszkiewicz, ale właśnie myśmy o tym rozmawiali. Był też tegoż samego Tomasza Zygadły taki film zatytułowany Ćma. Główną rolę grał Roman Wilhelmi, jego żonę Iwona Bielska, pani grała jego kochankę, też o imieniu Magda. No i właśnie, śmierć Romana Wilhelmiego pokrzyżowała wam pewne ciekawe plany związane z postacią Felicjana Dulskiego, który, jak wiemy, w całej sztuce mówi, a niech was wszyscy diabli. Cóż to był za pomysł? Bo rzeczywiście Roman Wilhelmi w tej roli wydaje się dość dziwny, nieoczywisty, ale wiem, że ten pomysł był i to właśnie pani miała być Dulską z Dulskim Wilhelmim. Tak, 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 tak. Nie doszło niestety do skutku, bardzo żałujemy. W ogóle Tomek Zygadło, Tomasz Zygadło, bardzo wiele sztuk zrobiliśmy razem i w telewizji, i w teatrze później. On bardzo pięknie odczytywał sztuki, które wyłamywał je z takich kolejin, które się grało. Dulską się grało, że taką zaniedbałą, taką właśnie dreptającą, taką narzekającą, taką trzyma niesympatyczną postać w ogóle. A on przeczytał to zupełnie inaczej i wcale nie wbrew autorce. Ponieważ zobaczmy, on mi to tłumaczył, bo zagraliśmy to inaczej niż się do tej pory grywało. Ta Dulska była nawet dosyć ubrana, jakaś szykowna była. Ja to pamiętam z Ateneum. On mówi, przecież zobacz, jaki ten dom. Ten dom to składa się z jakichś dewiantów samych. Ten jej mąż się w ogóle nie odzywa. Ten jest bon vivant, który w ogóle do domu nie wraca nad ranem i się bawi, co to jest za syn. Te dwie dziewczyny, jedna, która bardzo już opętana seksem, druga znowu jakaś płaczliwa i tak dalej. Ta Hanka też to właściwie nie wiadomo, co się tam pęta, mówi. I kto ma trzymać ten dom w ryzach? Jedyna osoba, gdyby nie ona, to ten cały dom by się rozleciał. Ten jej syn by to wszystko przepił, tamten by się nie odzywał w ogóle, nie by się nie angażował, ta jedna z córek by się gdzieś puściła. No mówi, przecież musi ktoś to trzymać. Zobaczcie, ten dom się trzyma. Ona mówi, ty na lekcje tu w gamy zbierać, ty idź do kawiarni, tylko masz tyle, a tyle, nie więcej i tak dalej. Ona, jak wystarczy przeczytać, ona trzyma cały ten dom. A Wilhelmi w jego obrazie, to miał być taki właśnie, że on ją zaczarował, że to był taki też bon vivant, po nim odziedziczył tę cechę syn, że on był no, wspaniałym chłopakiem, bawił się no, lovelasem i tak dalej. I on już tak się zestarzał, ale w nim została jakaś tęsknota i miłość o tym wspaniałym życiu, więc machnął na to ręką i się nie odzywał, ale miał jakąś tajemnicę i tam co przeżył, to przeżył. No w tej interpretacji rzeczywiście Roman Wilhelmi by bardzo pasował. No. Niestety spóźniliście się z realizacją, tak? A już kiedy do tego doszło, a on tak. Się pospieszył. Zresztą to jest aktor, z którym pani mu towarzyszyła jeszcze przy jego jednej z największych ról teatralnych, bo znowu się cofając, od pomysłu Dulskiej z nim na początku lat 90., Ćma na początku lat 80., Teatrze Ateneum na początku lat 70. przecież Pergynt, w którym tak. Pani grała Solveigę, on grał tytułową rolę, rola, która w ogóle go przełamała teatralnie. Tak, dopiero zaczęła się jego kariera od Pergynta, u Macieja Prusa. I wtedy zaczął być znanym, cudownym, rozrywanym aktorem i słusznie. Mhm. No, z panią rozmawiając w kończącym się roku Aleksandra Fredry, no nie mogę jeszcze nie poruszyć kwestii tego autora. Ja właśnie pod kątem tego wywiadu, który z panią profesor robiłem do stolicy, musiałem podliczać i wyszły mi pięć ról fredrowskich w teatrze, dwie w teatrze telewizji, cztery w teatrze Polskiego Radia. Niewątpliwie żaden inny autor teatralny tyle razy co Fredro w pani dorobku nie występuje. Bardzo ciekawe rzeczy mi pani opowiedziała w czasie tego naszego wywiadu o Fredrze. Ja zapamiętałem sobie jedno hasło i tutaj je rzucam jako pytanie dla pani profesor do rozwinięcia. Fredro nie jest farsą. Jakby pani zechciała to rozwinąć. Kojarzy nam się ten Papkin, błaznuje, a pani mówi, Fredro to nie jest farsa, nie wolno go grać jak farsy.
No tak, bo mamy różne rodzaje komedii. Komedii na przykład szekspirowskie, które są właściwie dramatami, prawda? To jest, mówi się, podpisuje się Szekspir, to jest komedia, ale to jest dramat. Są komedie klasyczne, są komedie molierowskie, dojmujące bardzo z przesłaniem. Są farsy i są... Trzeba wiedzieć, w jakim przedziale my gramy tę komedię. Fredro należy do bardzo inteligentnych, wytwornych i błyskotliwych autorów. Nie trzeba go, jak profesor Bardini mówił, nie trzeba mu stosować do inscenizacji Fredry żadnych protez, żadnych tak zwanych pomysłów, jakich, żeby było śmieszniej. Jeżeli dobrze powiemy tekst, jeżeli wszystko wyłuskamy z tego tekstu, to naprawdę będzie śmieszniej i będzie to uśmiech szlachetny. Ja mówię moim studentom, z którymi zawsze powiedziałam, że Fredro trzeba przejść przez szkołę jak przez ospę. Wtedy się naprawdę wszystkiego nauczycie. Na Fredrze ludzie nie powinni spadać z krzesłem. Ja nie mam nic przeciwko farsie. Farsa jest pewnym rodzajem komedii, gdzie dopuszczalne są absurdalne dowcipy, właśnie dowcipy sytuacyjne, spadania z krzeseł, potykanie się i tak dalej. To jest farsa i ona prawo ma istnieć. Natomiast Fredro jest inteligentny, jest rzeczywiście, jak podgrzebać w tekście, to tam pod tym tekstem jeszcze jest dużo tak zwanych podtekstów, szczególnie erotycznych, no znany ze swoich pierwszych tekstów, które w wojsku napisał, takich bardzo, bardzo przaśnych. No tak, jest przecież sztuka Piczomira Królowa Bradlomani wystawiona przez Leśniaka w Teatrze Syrena, już zupełnie temu poświęcona, tej tematyce. No. Więc dlatego trzeba go grać bez tak zwanych protez. Nie musi Papkin, jak widziałam jednego z Papkinów, który jak pisał swój testament, dowiedział się, że śmierć go czeka. To siedział na podłodze, mazał się atramentem, był cały oblany tam jakimś tym i ludzie, że mieli się śmiać. No tam śmiali się. No. Ja mówię, na Fredrze ludzie powinni się uśmiechać od początku do końca. To znaczy od pierwszego aktu do ostatniego. Tak jak Państwo. Ale nie ma czegoś takiego, że gramy we Fredrze postać jakąś złą. Nie. Mamy postać, która jest śmieszna w swoich... No, w swoich wadach. Jest śmieszna. Jest to po prostu śmieszne. I mamy się z uśmiechem potrzeć na te wszystkie postacie. I to jest piękne. I tak docieramy do Pani, że tak powiem, współczesności. Zostały dwa hasła, to znaczy monodramy i horror. I po kolei musimy to... No właśnie, monodramy. Dwa zupełnie różne. Życie Pani Pomsel, byłem na nim, od którego, że tak powiem, ciarki po plecach chodzą. I zupełnie inna Księga Ziół. Proszę powiedzieć... Byłeś na Księdze Ziół? Proszę opowiedzieć, ja właśnie nie byłem na Księdze Ziół, muszę upolować, jak będzie gdzieś grana, ale byłem na Życiu Pani Pomsel. Ja w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że tak, ja jestem przyzwyczajony, że się idzie na monodram, no to jest godzina, bo tak się mówi, że więcej aktor to kondycyjnie nie wytrzyma. Przede wszystkim widz nie wytrzyma. Widz nie, ale ja przyszedłem do tego Teatru Polonia, odbieram ten bilet, który mi pani profesor zostawiła. Ile trwa spektakl? 100 minut. Jezu. No i tak, nie tylko na panią profesor patrzyłem no, z uznaniem, ale i na widownię przykutą do krzeseł i naprawdę no, słuchającą tego i żywo reagującą. No proszę opowiedzieć o tych dwóch monodramach, bo są skrajnie różne. No, w ogóle sam fakt, że brałam udział w monodramie, to już jest dla mnie zdumiewające. Ja nie wiem, to jest chyba rodzaj demencji z mojej strony, że ja się zgodziłam na coś takiego, bo do tej pory, to już mówiłam panu, że zawsze odmawiałam, nigdy w życiu nie mam na swoim koncie ani jednego do tej pory monodramu, żadnego. Po prostu zabrakło mi odwagi, nie... Trzeba mieć specjalne predyspozycje, pomyślałam sobie, są różne specjalności, są aktorzy filmowi, są teatralni, są dubbingowi, są radiowi i tak dalej, są pewne specjalizacje już w tej chwili i są aktorzy, którzy są genialni, potrafią przykuć uwagę. No, Krystyna Janda robi te monodramy, ileż ona już trudno zliczyć i potrafi sobie poradzić z tą widownią ze wszystkim i to jest imponujące. Ja nigdy myślę, nie dam rady sama sobie, tym bardziej, że nie śpiewam, nie tańczę, więc co ja
ja mogę robić? No, no mogę tylko mówić, no to jest za mało troszeczkę. No i proszę Państwa, kiedy skończyłam 80 lat, tak, no, wspominam, a to było dawno temu, rok temu, rok temu, proszę Państwa, nagle wszystko się w moim życiu odmieniło. Ja nie wiem, ja nie wierzyłam, bo kiedy Stefania Grodzieńska, ta słynna felietonistka nasza z przekroju, mówiła, że dopiero życie jej się zaczęło po 80. Wtedy zaczęła w ogóle robić rzeczy, których nigdy nie robiła do tej pory. Mówi, mogę tańczyć na stole, mogę powiedzieć komuś, co o nim myślę. Najwyżej powiedzą, że babcia tam sfiksowała albo coś, ale nikt się na mnie nie obraża. Robię co chcę, wychodzę kiedy chcę, przychodzę do kogo kiedy chcę. Mówi, wszystko mi wolno teraz, no. I ja po tej 80. nagle dostałam jakieś przeróżne propozycje, które przyniesiono mi ten monodram. Mówię, nie, monodram, nie umiem tego robić. No ale dlaczego? Przeczytałam, zachwyciłam się tym monodramem. A mówię, od kogo była ta propozycja? No właśnie, bo to jest... Od reżysera, zaraz to opowiem. To jest bardzo ciekawe, bo to jest od reżysera, to błędą będzie w Tarnie. Tak. No i przeczytałam ten monodram i to jest nie monodram napisany przez autora, literatura, jakaś fikcja i fabuła. To jest autentyczny dokument, którego wywiadu udzieliła była sekretarka w Ministerstwie Propagandy Goebbelsa, bardzo bliska sekretarka jemu, pani Brunhilda Bomzel, w wieku 102 lat, odnaleziona przez dziennikarzy, udzieliła im wywiadu. Co jest niesamowicie imponujące, że ona, jak mówi na początku, że nie pamięta wielu rzeczy, po co poszła do kuchni już, nieprawda? To Państwo jeszcze tego nie wiecie, ale to tak bywa, że po co ja tu poszłam? Aha, co ja chcę od tej szafy tutaj, nie mam pojęcia. No i ona mówi tak, na co dzień mówi, tracę, ale pamiętam wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ona pamięta, jak była ubrana, ona pamięta pogodę, ona pamięta nazwiska, imiona. Nie bywała pamięć tej pani Pozyl w wieku 102 lat. I ten wywiad z nią trwał w sumie, bo to trwało wiele tam dni, 14 godzin. Ona opowiadała o swojej młodości, o swoim życiu. Dziennikarze ją o wiele rzeczy pytali. I z tego materiału wybitny dramaturg angielski, Christopher Hampton, zebrał z tych materiałów skorzystał i skonstruował pewien bardzo dojmujący monodram, który dla widza jest wyzwaniem. Wiedział, czego chce, czego nie chce, i opowiada to nie przyjmując żadnej ze stron... Bo ona nie jest oceniona przez te treści. Tak. Ona zostaje obiektywnie przedstawiona, a puenta i osądzenie jej i tak dalej zostaje w gestii Państwa, widzów. I to jest bardzo ciekawe. Nie stawiamy żadnej tezy a priori. No. I przeczytałam ten, myślę sobie, no chciałabym to rzeczywiście zagrać, ale mówię, że nie dam rady. Poza tym naprawdę pamięć już nie ta. Ja ciągle pytam, o co Pan mnie pyta? Pamięć już nie ta, nie dam rady. No, ale tutaj reżyser powiedział, że właśnie wiek jest moim atutem. I tak gram dużo młodszą niż ta pani, prawda? 20 parę lat młodszą. Więc to był argument. No. A kto był tym reżyserem, powiem? Grzegorz Małecki. Czyli syn. Znalazł dla mamusi prezent na 80. urodziny. No, muszę powiedzieć, że świetnie się pracowało, doszliśmy do finału i teraz gramy. Zapraszam na ten wspaniale skonstruowany, napisany i wydaje mi się wyreżyserowany monodram, bo to on nie jest taki wstrząsający i ponury, bo żeby się nie straszyć Goebbelsem od zawsze. To są wspomnienia babci ze swojej młodości. Tam się tylko różne rzeczy zaczynają w pewnym momencie wciskać. Ona tylko opowiada o swojej cudownej młodości, jak tam było cudownie i tak dalej. On dołączył do tego, Hamptonie wyrzucił paru dowcipów babcinych, anegdot dowcipnych. Także widownia też usiłuje, tam potrafi się śmiać, bawić świetnie na tym. Dopiero wydaje mi się, że jak Państwo wychodzą dopiero z teatru, to dopiero robi się straszno.
Ale w teatrze jest bardzo miło, zapraszam. Ja jeszcze dodam, że pani Brunhilde Pomsen urodziła się w roku, Pomsel, urodziła się w roku 1911, zmarła w 2017, czyli 106 lat, no i właśnie na 4 lata przed śmiercią, w wieku 102 lat udzieliła tego wywiadu, jeszcze jeździła na spotkania, tak. No ale właśnie, zaczęła pani od monodramu, który reżyserował pani syn, a kolejny monodram jakby poszła pani jeszcze dalej, bo właśnie sama go pani sobie wyreżyserowała. Jest to Księga Ziół. Pani mówi, że to jest bez reżyserii, ale nie ma czegoś takiego jak bez reżyserii. No to jest w pani reżyserii tak naprawdę. A stand-up? No to reżyseruje stand-up. No dobrze. No właśnie. Ale cóż to jest ta Księga Ziół? Wiem, że pierwotne plany obejmowały też Jana Nowickiego i ewentualny występ dwuosobowy. Ale jak pani powiedziała, pan Jan panią z tym zostawił. Tak. Okazało się w jednej z rozmów, że jesteśmy fanami Sándora Márai'a, węgierskiego pisarza, dramaturga, pamiętnikarza, polecam jego dzienniki, jego książki, dziesiątki książek, naprawdę. Przedtem u nas się nie ukazywał ten pisarz, dopiero ostatnimi laty. Naprawdę zgadało się nam, że zachwyceni jesteśmy i znalazłam taką niewielką książkę, Księga Ziół pod tytułem, i w tej książeczce jest na każdy temat, na każdy, dosłownie na każdy, ta książka jest taką, co pisze, rodzajem zielnika, w którym są różne takie ciekawostki właśnie zielne, są piękne kwiaty, są i małe listki i takie, że wszystko, że do zielnika sięgało się, kiedy ktoś stracił wiarę, albo boli go dusza, albo coś takiego, więc on tam pisze o miłości, o śmierci, o lęku, o strachu, o dyktaturze, o marchewce, o jabłku, jak należy utrzeć, o tym, że boimy się, o tym, co to jest pisanie. No dosłownie nie ma tematu, którego by nie poruszył, bardzo króciutko. Na przykład 2-3 zdania, 4-5 to góra. I to jest taka książeczka, którą można na każdej stronie otworzyć i zacząć sobie ją czytać. Tam nie ma żadnej fabuły. To są bardzo trafne, albo niektóre, z którymi się nie zgadzam, opinie na przykład. Jest taka opinia, którą sobie przeczytałam. Nam napisałem rozdział taki, widzę króciutki, o teatrze. O, mówię, ciekawa jestem, co pan Sándor Márai pisze o teatrze. A on pisze tak. Epiktet zaleca, że jeżeli w ogóle jest to możliwe, nie należy wcale chodzić do teatru. No, nie mogłam się z tym zgodzić i zrobiłam wykład na temat, dlaczego trzeba chodzić, i wystąpiłam, i zagrałam, i powiedziałam państwu, że... Więc taką dyskusję z tym autorem sobie prowadzimy. Przy udziale jeszcze wierszy. Tak. I do tego moje najulubieńsze wiersze. To jest taki autorski właściwie mój program. O sobie opowiadam. Właśnie zależy od publiczności, jakie są pytania, jak reagują. Opowiadam różne rzeczy. Kiedy inspirują mnie ludzie z widowni, to opowiadam o czymś, o czym nie ma w scenariuszu. Po prostu ja to nazywam, babcia zrobiła stand-up, no. Tylko taki siedzący stand-up. A gdzie to jest grane? A gdzie jest grane, właśnie? Wszędzie. Tak. A życie pani Pomsel jest w Teatrze Polonii. Tak. To przepraszam, a może trafić to do nas? Ale oczywiście, że może trafić do państwa. Bardzo byśmy. To ja mam teatr w walizce. Fotel pani profesor pójdzie do widowni. O. Tak, ja nie potrzebuję fotela. Ja mam walizkę i tam parę rekwizytów. To zanim ten, bo już, ja już mam ostatnie pytanie przed oddaniem głosu ewentualnie państwu. A może mnie pan odda głos? Jakoś, bo ja cały czas tylko odpowiadam na pana pytania. O właśnie, ale to już ostatnie. No. Ostatnie. Dobrze. Chcę w ogóle o czymś opowiedzieć, ale nie mam. A dobrze, to już zaraz będzie tak zwany wolny głos, ale na koniec muszę zapytać, ponieważ ostatnio właśnie w internecie, w różnych pismach takich poświęconych kinu, że Anna Seniuk będzie straszyć. No i właśnie pierwszy, pani też powiedziała, nigdy, bo właśnie pani mi mówiła, że do takich filmów kryminał. Rzeczywiście pani nie grała w żadnym 07 Zgłoś się, Życiu na gorąco, w żadnych Wilczycach. Mówiła pani, że przez całe lata takie formy jak kryminał czy horror, to jakoś pani w ogóle pani nie odrzucała tych propozycji, po prostu pani nie proponowali. Nie. I nagle babcia Aurelia, to proszę powiedzieć, co to jest film horror story, kim jest babcia Aurelia, i ja już milknę, tak. Potem już proszę
Tak, państwo, panie. Jak widzicie państwo, naprawdę rozpętało się życie po 80. Rzeczywiście mam i horror, mam dwa monodramy, mam przeróżne inne propozycje. No a kiedy mnie państwo zaprosili? Po 80. zostałam zaproszona. Także długo musiałam na to czekać. Tak, to nie było. Bardzo jestem dumna, co się dalej będzie działo i ciekawa. Tak. Film nazywa się Horror Story? Horror Story się nazywa, babcia Aurelia. Gram rzeczywiście straszę, ale na szczęście jest to komedia, proszę się tam nie przejmować ale z to moim jest straszeniem. Film, tak. Film fabularny, który był teraz pokazany na... A za chwilę będzie miał już taką premierę dla wszystkich. Tak. Więc to nie będę państwu opowiadać o tej babci Aurelii, ale rzeczywiście bardzo się ucieszyłam i bardzo mi sprawiało dużą przyjemność zagranie czegoś takiego jak horroru. I myślę, że ci, którzy widzieli, to powiedzieli, że bardzo się z tego horroru mojego uśmiali. Więc zapraszam państwa na ten film i na moją nowe wcielenie. To ja właśnie no teraz ja wyczerpałem limit głos pytań. Głos dla pani profesor. No nie wiem, wiem, bo państwo oczywiście przyszli tutaj, mamy dużo pretekstów do Wajda i tak i całe życie moje takie zawodowe i prywatne, a tak mówiąc prywatnie, bo zawsze na takich spotkaniach, jak się te spotkania kończą, to wszyscy mi życzą pani Aniu zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Tak, no ja w tym monodramie też poruszam ten temat młodości i zdrowia, proszę państwa, bo co mi z tego, że ja będę zdrowa i będę siedziała w fotelu ponuro, patrzyła na ścianę i bym ja zdrowa jestem. Jestem bardzo zdrowa, nic mi nie dolega, cholera, nic. No, więc dlatego proszę, jak ktoś będzie mi cokolwiek życzył z okazji 81. urodzin, to zdrowia i poczucia humoru. Ja myślę, że to jest podstawa, że wtedy człowiek będzie zdrowszy, kiedy będzie miał poczucie humoru. Mnie to poczucie humoru tak trzyma rzeczywiście przy życiu długo, bo proszę państwa, no kto by bez poczucia humoru przeżył takie spotkania i takie uwagi, które czasem usłyszę na swój temat. No to muszę państwu opowiedzieć, no jakiś czas temu, a to jeszcze za komuny było, kiedy tak sobie szłam siata, zlana tam deszczem, bez makijażu. Jakaś babcia podchodzi do mnie i mówi, przepraszam pani Seniuk. Ja mówię tak, o, w telewizji pani lepiej wygląda. No, wyglądam lepiej, no. I co mam z tym zrobić? No, albo na przykład tutaj muszę zacytować dwóch taksówkarzy, którzy o poczuciu humoru i elegancji świadczy tutaj dwóch... Mazowsza i Małopolski. Zatrzymaliśmy się po tym naszym wyjeździe z Iwano Franks, ze Stanisławowa. Zatrzymaliśmy się gdzieś tam, mam tam ciotka, która nas przyjęła. W ogóle moje dzieciństwo to było cały czas pętanie się, 2-3 lata. Pakowanie się, zmienianie miejsca, szukanie, rodzice szukali pracy, ja zmieniałam co chwilę szkołę i tak dalej. To było dosyć takie upiorne dzieciństwo. Znaczy trudne, bo ciągle byłam nowa w jakiejś klasie, nowa w szkole, nie miałam tych, co się zaprzyjaźniłam, już musieliśmy. I wreszcie osiedliśmy w Krakowie, gdzie tam już zrobiłam maturę, studia i pierwsze moje kroki na scenie w Teatrze Starym. No i po latach jadę do teatru, gdzie tam w teatrze w Krakowie byłam, tam dostałam pierwsze swoje nagrody, pierwsze takie teatralne maski i tak dalej. Tam zostałam Miss Juvenali, co miło wspominam, w latach 60. byłam koronowana na rynku. Także mam takie moje drugie kochane zastępcze miasto. Najpiękniejsze lata takie dziewczęce od 15 roku życia do 28 czy 9, to są takie najbardziej bogate dla człowieka, taka młodość, a w dodatku, proszę państwa, Kraków jest studenckim miastem, są żywiołowym, zupełnie innym niż tutaj, bo tam oni się bawili w czasie komuny tak, wszyscy, jakby nie dostrzegali tej komuny.
A tu w Warszawie to z kolei bawili się tym, że walczyliśmy z komuną. To był komentarz do polityki, to były kabarety polityczne. A tam w piwnicy nic nie było politycznego. Tam były przecież dziwne, abstrakcyjne teksty, które już nie będę Państwu... od rzeczywistości. Tak, udawaliśmy, że to nasz świat jest tu i nic, no, i nic tam... Tak, mogę poprosić szklaneczkę wody? Bardzo proszę. A tu jest moja. A ta moja. Jak się okazuje. Taka, tak, dobrze tak? Rozpoznaliśmy. Tak, tak, tak. Gdzie chodzili po prostu po rynku Mrożek i inni tacy wspaniali ludzie. No to była taka to nie była atmosfera, to była atmosfera. No, ale co w tej taksówce właśnie? Tak, 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 tak. No więc tam byłam już tam obeznana, miałam te nagrody. No i wsiadam do taksówki, polecam, rzucam taksówkę do tyłu, nie taksówkę, walizkę do tyłu, siadam obok kierowcy. Mówię, dokąd ma jechać, on się do mnie odwraca, siada blisko, popatrzył na mnie i mówi: Pani Aniu, ale się pani Ja mówię, co pan chciał powiedzieć, że co? Że proszę bardzo, śmiało, śmiało. On tak się zaczerwienił i tak się tak spiął się w sobie i mówi: zmieniła. To było piękne. Natomiast w Warszawie wsiadam do taksówki. Mówię, dokąd mam jechać, bo on tam wiedział, kogo wiezie, tak patrzy w to lusterko, patrzy. Przejechał staruszkę, oczywiście przesadzam, na czerwone światła, nic, tylko patrzy na mnie. Ja mówię: Boże, co mi się tak przygląda pan? No przecież niech pan uważa trochę bardziej na drogę. Dlaczego pan mi się tak przygląda? Nie, patrzę, a ten czas szybko leci. Mnie zatkało. Ale wysiadając, powiedziałam: panu też leci. Równo nam leci. A w taksówce to jeszcze muszę przypomnieć sobie taką wspaniałą anegdotę o Irenie Santor, która jechała. Ona na życie wyglądała bardzo skromniutko, tam w chusteczce, w jakimś płaszczyku. Wsiada do taksówki, siedzi z tyłu. No i jakiś, i ten taksówkarz znów patrzy. Pani to taka podobna do tej piosenkarki, wie pani, do tej Santor. A ona mówi: to ja jestem Santor. Tak spojrzał, mówię: chciałaby pani. Także różnych rzeczy można się dowiedzieć. Ale jeszcze się wetnę, bo z takich anegdot, że tak powiem, tego typu. Kiedyś coś pani wspominała o garderobianej z teatru w Krakowie. A nie, no to było, to do książki. Ale nie, to genialne, jak pani tutaj tego kostiumu doglądała, a jak ona to w końcu skomentowała. Tak, jak pani bronił, że ja dobrze wyglądam, broni. Kto tam będzie na panią patrzył? Ona miała cudowne poczucie humoru. Musieliśmy ją nazywać Soraya, bo ona stwierdziła, że ją szach porzucił. No nieważne, no bo to był Kraków. Ale ostatnio, muszę państwu powiedzieć, kiedy już jestem, ta popularność przeszła, już to wszystko jest za mną, już młodzi ludzie nie wiedzą. Pani Anna Seniuk, nazwisko Seniuk, zawód aktorka. Adres. Także różnie. Poczucie humoru trzeba mieć. Ostatnio jakaś pani w sklepie, ja coś rozmawiam i słyszę takie, czuję takie lekkie dotknięcie w ramię. Odwracam się, jakaś pani mówi: przepraszam bardzo, pani Seniuk. Ja mówię: tak, nawet się ucieszyłam, ktoś mnie poznał. Tak, poznałam panią. I mówię: Boże, jak się cieszę. A ona na to: po głosie, pani Więc zdrowia i poczucia humoru. Drodzy państwo, zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale przewidzieliśmy, mamy dwa mikrofony, nie musimy już kończyć, niemniej jest to czas dla państwa. Możemy rozmawiać. Czy ktoś zechce i się odważy? Bardzo proszę. Tutaj włączam mikrofon. O, tutaj, tu już widzę. Gdybyś był uprzejmy. Nie, ale to nagrywamy. Podaj proszę, Rafał. O, ja podam. O, jest, aż się gibnąłem, proszę. Bo nagrywamy, więc proszę do mikrofonu, jest włączony. Ja mam takie pytanie. Jak pani wspomina pracę przy serialu Czarne Chmury? O, właśnie. A, no o tym nie mówili. O, wszyscy bez przejścia.
Tak, tak. To był ja mam. Jeden ze wspanialszych takich. Ja nie lubię, jak się nazywa nasz zawód, że to była przygoda, To jest ciężka praca też, to nie jest przygoda. Ale tutaj w tym sensie tej naszej pracy towarzyszyła też przygoda. To było cudowne, kiedy mnie reżyser zapytał, czy pani jeździ konno? Ja mówię, nie. No to dobrze, to zrobimy taki kurs tutaj w Warszawie, w klubie wojskowym. Będzie taki ten major, który uczył wszystkich aktorów, Olbrychskiego nauczył. Mówię, o Jezu, dobrze. No i miałam tam chodzić na ten kilka tygodni na użycie jazdy konnej. I pierwsza lekcja, wsiadam na Humbuka, bardzo taki koń, profesor nazwany, już wszystkich tam uczył. No i tam jeździmy na padoku, ten major tam patrzy i tak dalej. W pewnym momencie major się odwrócił, ten nasz trener, no i mój koń stanął. Mówi, hej, no idź, wio. No jak usłyszał wio, to już w ogóle się nie ruszył, obraził się, w ogóle nic. No ja usiłuję coś, żeby ruszył. Nie tak. Tak się. I w pewnym momencie czuję, że coś się dzieje z tym koniem. A on spokojnie zgiął kolana, położył się na boku, ja siedzę na siodle, kurczę. Położył się na boku, wytarzał się, wyciągnął z jestem. Ja mówię, panie majorze, co to za koniec? Jak ja się mam na nim uczyć, jak on tu leży teraz, zarazem jest z jeźdźcem. A on mówi, spokojnie, będzie pani miała dosiad, to będzie słuchał. No nie miałam dosiadu, no więc tak się to zaczęło. Zresztą to różne takie dziwne były przygody. W bilecie powrotnym musiałam doić krowy i pytali się, czy ja miałam kiedyś z tym coś wspólnego. Ja mówię, nie. No to damy pani korepetycję w PGR-ze. Jeździłam służbowym samochodem do PGR-u jakiegoś i pani magister Dojarka jakaś mnie uczyła. Teraz umiem, ile rzeczy wspaniałych się nauczyłam. To było rzeczywiście moja pasja później, bo później ze studentami, którzy się uczyli też, uczą się teraz jazdy konnej, więc jeździliśmy na obozy, jeździliśmy w niedzielę nieraz, jeździliśmy tutaj pod Warszawę, żeby jeździć konno, także no już teraz nie jeżdżę, ale to rzeczywiście było cudowne przeżycie z tymi końmi i to pamiętam wspaniale. Wiem, że tam teraz niedawno szły te czarne chmury, usiłałam zrozumieć, kto kogo gonił, nie wiem do tej pory, ale to było fascynujące. Ja może powiem, że z czarnymi chmurami jest dokładnie jak z 40-latkiem. Mam tak, TVP1, TVP2, TVP HD, TVP seriale, TVP historia i tam się na jednym kończy, to natychmiast na kolejnym idzie od pierwszego odcinka. I to dotyczy kilku polskich seriali, jak właśnie 40-latek, Czarne Chmury, 07, Zgłoś się, Pancerni, Klos. No ta kultowa czołówka. Ale zauważcie państwo, bo jednak to było napisane dobrze. No, bo to były filmy rozpisane na wiele odcinków, a nie telenowele. Ktoś z państwa jeszcze? Aniu, to ty moderuj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To ja chciałam na tej samej zasadzie pani do mikrofonu o Czarne Chmury zapytać, bo jest taki jeden teatr telewizji, który uwielbiam, mianowicie Orzenek. I też chciałam zapytać, jak się pani pracowało, tam absolutnie fantastyczna galeria postaci, aktorów. Rewizor Orzenek. No to też Jerzy Gruza, rewizor, tak. A Orzenek? Orzenek to była pani Ewa Bonacka. Tak. Ja myślę, no coż tam była za obsada w ogóle w tym Orzenku, już pomijam Irenę Kwiatkowską, ale panowie, Kobuszewski, to było wspaniale się grało, ale wiecie państwo, to jest wszystko kwestia sukcesem, jest kwestia materiału. To jest genialnie napisana sztuka, próbowali różne tam grać sposobem, jak to kiedyś Bardini powiedział, bo byliśmy w jury i widzieliśmy jakieś różne przedstawienia, które miały dobrych autorów, ale coś tam nie wyszło reżyserowi. I na co zatrzymujemy się nad tym tytułem, a profesor mówi, żeby futerał nie myślał, że jest mądrzejszy od skrzypiec. Tak. To piękne powiedzenie, krótkie, nie wiadomo o czym, i tak dalej, ale tak.
Nawet stawka większej niż życie Elza Schmidt. Przepraszam bardzo. Elza Schmidtkę! A skąd panu to przyszło do głowy jeszcze pamiętać imię i nazwisko? No bo ja już znam na pamięć stawkę większa niż życie, wszystkie seriale. Proszę powtórzyć do nagrania. Stawka większa niż życie Elza Schmidtkę. No właśnie, jeszcze jeden kultowy tytuł też pani. No tak, tak, to Elza znaczy, Schmidtkę tak. Grałam taką panią w pociągu. Łączniczka. Tak, 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 siedziałam w pociągu i byłam bardzo zdenerwowana, czy po mnie miał wyjść właśnie Klos. Nigdy z nim nie zagrałam, bo on zobaczyłam, że jest, on szedł, a ja szłam za nim, czy on za mną. Więc nie mieliśmy wspólnej sceny, za, ale jednak zagrała z panem Peronem we Wrocławiu. Tak, tak, to też była jedna jeszcze kiedy byłam w Krakowie, jeszcze to tak się nie brało tych aktorek z Krakowa, bo to była straszna podróż do Łodzi, Koluszki, przesiadka tam zawsze było straszne. A w lalce, tak. A w lalce, ale do mikrofonu, a w lalce Krystyna Feldman była tak, tą mamą. Tak, tak. Tak, ale Krystyna Feldman bardzo cierpiała, mówi dziecko, musiała mi tam trzasnąć, tam sprać. Mówi dziecko, ja cię strasznie przepraszam, bo ja tak lubię cię, ja nie zrobiłam ci krzywdy. Za każdym razem prawie, że klękała przede mną, że mi nie zrobiła krzywdy jakiejś. Kochana była Krystyna Feldman. A w bilecie powrotnym ten pani mąż Francuz to Leszek Herdegen, wspaniały. Tak, mój kolega z Krakowa, wspaniały. To też, jeżeli chcecie państwo, to opowiem anegdotę z tego filmu. Mogę? Więc tak, jeżeli tak. I on tam jest taka scena dramatyczna, że chce mnie zabić, powiesić i tak dalej, że oszukałam go, że ukradłam te pieniądze i tak dalej. Więc mamy taką scenę, przygotowaliśmy się na strychu, w której on mnie wiesza. Co prawda za ręce, jak się okazuje, ale wiesz, a potem sam popełnia samobójstwo. To jest walka na śmierć i życie. On mnie złapał i próbuje mnie, i ten sznur, ja widzę, że jest już przygotowany do wieszenia, ta pętla jest przygotowana. I robimy tą scenę, robimy, tam przymierza się operator, światło i tak dalej. Mówię Petelskie, mówi nie, jeszcze nie, to nie wyszło, to nie o to chodzi. Coś próbuje nam reżyserować, próbujemy z Leszkiem jeszcze raz tę scenę, potem trzeci, czwarty. I wreszcie za jakimś, którymś dublem, piątym czy szóstym, Petelski, tak jak Has się zorientował w jednej rzeczy i mówi, dobrze Aniu, ale umówmy się, że ty jesteś słabsza. On mi dublek szczupły tak. Bo Herdegen był raczej taki... Szczupły tak, ale tak kawał bawy. Ja tak nie miotałam i on nie był w stanie mnie do tego sznura doprowadzić. Bo ja grałam na żywo, ja chciałam tak naprawdę to zagrać. Prawdziwie. No a to nie można prawdziwie grać. A pchła szachrajka jeszcze. Chcecie bajki? Tak. Chcecie bajki? Tak. Chcecie bajki? Oto bajka, była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu. Gdy ktoś tak marnego wzrostu i nędznego którego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gogajce, jak pchła owa. Proszę państwa, miała domek na przedmieściu po ojczynie czy po teściu. Dom złożony z trzech pięterek, w nim pogoił cały szereg. Więc salonki, sypialnie, jadalnie naturalnie, gabinecik, korytarz. O cokolwiek się zapyta, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żył zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kury oraz koty szarobury. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Ale jak pan tutaj wspomniał o tej Elzie Schmidtkę, to nie odezwali się do pani jeszcze z Wrocławia, z tej strony Stawkologia, to oni pani na spotkanie w sprawie występów... Tak, tak, jestem w klubie oczywiście. No właśnie, tak, to pewnie, tak, bo to było nie było to tak, nie tak, 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 jestem jasne. W klubie miłośników. Jasne, tak, bo ja ich znam, dlatego tak sam się mi rany boskie, czyżby oni... Nie, jest Elza, jest. Kiedy już nie było kogo, to znaleźli jeszcze nie wszystkich, tak? To nie tak. Oni wszystkich, to tak. Proszę pani. To ja poproszę. Masz mikrofon za sobą. Dobrze, dziękuję. Do mikrofonu. Ja chciałam podziękować, bo bliżej. Bo dzięki pani zakochałam się w teatrze. Otóż pierwsza moja dorosła wizyta w teatrze, dorosła w dużym cudzysłowie, to było Ateneum i Panna Tutliputli. A, jednak jest ktoś tam. Tak, i widziałam panią robiącą szpagat z podskoku. Mam to w oczach. Nie wiem, kto wpadł.
moich rodziców na ten pomysł, bo ja pewnie miałam jakieś 8 lat wtedy. Ojej, ale to fantastyczne. Tak, w absolutnym zachwycie. Ta murzyńską królową wyspę Tuatua. W takiej peruce na ciemno pomalowanej robiłam różne dziwne gesty. Tak, rzeczywiście tam szalałam w tym. Ostatnio ktoś mi w jakiś rehabilitant przepraszam na to łóżko i tak mi ciągnie nogę. A ja, proszę, nie chcę tutaj się tak, ale proszę bardzo. I wtedy on mówi, o, to pani robiła szpagat? Ja mówię, tak, oczywiście, o, to jest pani rozciągnięta. Ciągle jestem rozciągnięta. Był zdumiony, że babcia 80 lat prawie pół szpagat zrobiła mu na tym łóżku. Także nie jest może ze mną tak źle. Teatr Ateneum się wtedy specjalizował trochę w Witkacym, bo tam było dużo Witkacego w tym czasie w Armii. Szczegółów nie pamiętam, ale to mi zostało i po prostu... Zakochałam się w teatrze. O, jak miło. To jest. A próbowałeś robić szpagat? Że jednak ludzie coś pamiętają z tego teatru. Ale jeszcze taki epizodik w Potopie, krótka scena w tej karczmie. A te sikorki byśmy tam grać. A co Andrzej Kozak podchodzi w podskokach i tam potem ta bójka cała. Tak. Ta bójka to było straszne, bo ten piec był tak zrobiony, że nie chciał się nam w ogóle rozwalić. 5 dubli była, a piec stał betonowy i w ogóle dopiero musieli od nowa ten piec robić, żeby się rozwalał za tą ławą. Zresztą to Bruno Oja tam grał, wspaniały taki aktor. Wilcze echa. No to jeszcze dodajmy dla porządku, bo to jednak nominacja do Oscara. Właśnie Panny z Wilka były drugim nominowanym filmem do Oscara z pani udziałem. Pierwszym był Potop. Także dwa razy przez takie nominacje. A nominacja to też duże wyróżnienie dla filmu. No tak. Zatem życzymy zdrowia. Poczucia humoru na zdrowie i na wszystko inne. Przede wszystkim poczucia humoru. Na całe zdrowie. Może mi nie wyszło, spaliłam sobie, ale... Czego i Państwu również życzę. Bardzo dziękujemy. Nasze spotkanie nazwałyśmy, jeszcze chwileczkę, Zielnik moich dni, filmów i ról. Także dziękujemy serdecznie. Anna Seniuk w kredensie pod oknami. Dziękuję. A dla ciebie malutki. O, świetnie. Taki sam. Dobrze. A dla pani? Ja mikrofon działa. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy teraz otulić panią profesor brawami. Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, tak, proszę mów. Coś mam ważnego, jeśli wolno. Wolno. Póki jesteśmy tu wszyscy. Trzymaj mikrofon. Póki wszyscy tutaj jesteście Państwo i słuchacie. Drugi program Polskiego Radia emituje emancypantki Prusa w interpretacji Ani Seniuk. Coś takiego. Kiedy? Tak? Codziennie w dni robocze. Codziennie w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, o godzinie 3 po południu. Drugi program Polskiego Radia po kwadransie. W przepięknej interpretacji. Dziękuję bardzo. Ja słucham i jeszcze właśnie, kto nie wie o tym, to zachęcam do słuchania. Tak, dziękujemy. Telefon i ktoś powiedział, o Jezu, fajnie to czytasz. Ja tak. Co, gdzie, kiedy? To było kilkadziesiąt lat temu, jak ja to nagrywałam. 80 rok. Jestem 80 1980, tak, tak. No właśnie, i teraz tak. miałam parę telefonów. Panią Krzyżanowską byłem świadkiem, że to fajnie. Także spróbujmy, bo ja jutro też się podłączę o 15. No, będziemy razem wszyscy. Ja jeszcze będę życzyć miłości. Też, dobrze. Miłości do pani. Dobrze, słuchajcie, wokół mi wyszło, że być może wyjdę za mąż. Czego się Państwo śmieją? Dziękujemy bardzo, dziękujemy Państwu. Brawo. Dziękujemy. Brawo, brawo, wielkie brawo.